Palec pod budkę, bo za minutkę zamykam budkę. Palec pod budkę, bo za minutkę zamykam budkę. Teraz nadszedł jak czas. Czy mogę jeszcze jedną z pomidorem? wołała Tosia, biegnąc w stronę taty który na piknikowym kocu przygotowywał właśnie kolejną porcję kanapek. O, widzę, że zgłodniałaś, uśmiechnął się. Masz wilczy apetyt, Tosiu. Woda wyciąga z ciebie wszystko. Co to znaczy, że woda wyciąga wszystko? Zapytał Krzyś, który siedział na pomoście i bawił się sznurkiem, na końcu którego przywiązywał mały kawałek kory drzewa. Zarzucał sznurek niczym wędkę, próbując zanurzyć go w wodzie, i obserwował, jak szybko kora drzewa wypływa na wierzch. Kiedy bawisz się w wodzie lub pływasz, można naprawdę bardzo szybko zgłodnieć, wytłumaczył tata. Drewienko Krzysia zaczęło intensywnie unosić się, poruszane ledwo widocznymi falami. Spojrzał na jezioro i zobaczył, jak ktoś płynie i zbliża się do pomostu. Uśmiechnął się na myśl, że to mama. Jest naprawdę świetną pływaczką. Krzyś też nauczy się tak pływać i będą razem przepływali całe jeziora. Może już nawet na przyszłe wakacje? Mama dopłynęła do pomostu, na którym siedział chłopiec i zaczęła pryskać na niego wodą. <śmiech> <śmiech> Zaśmiał się Krzyś i zrobił ruch jakby chciał się osłonić. Mamo, kiedy nauczę się tak pływać jak ty? zapytał tak bardzo już chciał pływać tak daleko jak mama. Jak będziesz ćwiczył dwa razy w tygodniu, to się nauczysz, powiedziała mama. Och, idę coś zjeść. Woda wyciągnęła ze mnie wszystkie siły. Co tam macie? Zwróciła się do siedzących na kocu Tosi i Taty. Krzyś i Tosia leżeli na kocu i patrzyli w niebo. Ta chmura jest moja, powiedziała Tosia. Wygląda jak Wielki olbrzym, ale ma groźną minę. Widzisz, Krzysiu? O, a a tamta jest twoja. Ta mniejsza, bo ty jesteś mniejszy, więc masz mniejszą chmurkę. Może i jest mała, powiedział Krzyś lekko zdenerwowany jak zwykle, gdy Tosia podkreślała, że jest młodszy. M może i jest mała, powtórzył, ale wygląda jak łódka. A łódką można popłynąć przez jezioro a olbrzym może wziąć łódkę i... i ją... zaczęła Tosia, która lubiła mieć ostatnie słowo w każdej rozmowie z bratem. Słuchajcie, jutro jedziemy do lasu. Znowu? zapytała Tosia. Znowu, powiedziała mama, ale tym razem na rowerach. Hurra! krzyknęła Tosia. Będziemy się ścigać! Jedziemy zobaczyć kamienie. Ciągnęła mama tajemniczo. O, kamienie! Znajdę sobie jakieś do swojej kolekcji, ucieszył się Krzyś. Kamienie? Spytała Tosia, krzywiąc się na taką niespodziankę. Tak, kamienie, powiedziała mama. Tutaj na Kaszubach są miejsca, w których leżą bardzo stare kamienie. Są to tak zwane kamienne kręgi. To historyczne to się już nie słuchała. Idę do wody, krzyknęła i pobiegła w kierunku jeziora. Nie interesowały jej kamienie, ale cieszyła się, że będzie mogła jechać na rowerze. Na pewno prześcignie wszystkich. No, Krzysia na pewno. Wieczorem, kiedy jedli kolację w letniskowym domku, Krzyś rozmyślał o kamieniach, o których opowiadała mama. O kręgach, jak też mogą wyglądać. O rowerowej ścieżce, którą mieli jechać wzdłuż dwóch jezior Aż dotrą nad trzecie O tym, czy da sobie radę i czy nadąży za wszystkimi Cieszył się też, że będzie jechał przez las I że znajdzie dla siebie kamień do swojej kolekcji Nie mógł się już doczekać tego wszystkiego Fajnie, że będzie z mamą i tatą No i z Tosią Bo samemu przez las Pojedziemy tędy Tata pochylał się nad rozłożoną mapą Pokazując trzy wielkie jeziora Jezioro Czarne, Ostrowickie. Pojedziemy wzdłuż nich, a potem przez las i do jeziora długiego. Długiego? Zaśmiała się Tosia. Ciekawe, czy są krótkie jeziora? Popatrz, powiedział tata. Nazywa się tak, bo jest długie. Tosia spojrzała na mapę i zobaczyła trzy przytulone do siebie jeziora. Ze Stężycy do węsiorów jest jakieś osiem kilometrów. To powinno nam zająć jakąś godzinkę. Krzyś poczuł, że zaczyna boleć go brzuch, stężyce, węsiory, trzy jeziora, las. Przecież się cieszy, że jadą. Przecież jest bardzo ciekawy tych kamieni. A jednocześnie jakoś tak dziwnie się czuje. Mamo, boli mnie brzuch, powiedział Krzyś. Mama usiadła obok Krzysia, położyła rękę na jego głowie, a potem go przytuliła. Może to z głodu? – zasugerowała mama. Nie, nie jestem głodny – odpowiedział Krzyś. A od kiedy cię boli? – zapytała. Jak zaczęliśmy rozmawiać o rowerach i wycieczce – odparł Krzyś trzymając się za brzuch. Hm, zdaje się, że twój brzuch trochę się boi. Ta wycieczka przez las, nad jeziorami do kamiennego kręgu to dla twojego brzucha prawdziwa przygoda – powiedziała mama. Boi brzuch, boi brzuch, zawołała z za stołu Tosia. Wcale się nie boję, krzyknął Krzyś. A co złego jest w baniu się? Zapytał tata. Wszyscy ludzie czują strach, także dorośli, zwłaszcza jak coś się robi pierwszy raz. Ja się nie boję, powiedziała Tosia. Czego tu się bać? Niektórzy boją się na przykład tego, że mogą nie być pierwsi u celu. Odpowiedział tata, posyłając uważne spojrzenie w kierunku Tosi. To też jest strach. I czasem ten strach może dodać skrzydeł, uśmiechnął się. Ale mnie nie pomaga, zasmucił się Krzyś. Kto wie? Może jutro dowiesz się, w czym może pomóc ci strach, zakończyła mama. Daleko jeszcze? Zapytał Krzyś, kiedy jechali już dobrą chwilę nad jeziorem. Widok był oszałamiający. Ciemna zieleń lasów odbijająca się w granatowej tafli jeziora. Ciekawe, czy tu jest głęboko, myślał głośno chłopiec, wpatrując się w jezioro. Jeszcze kawałek, odpowiedział tata. Jezioro jest bardzo głębokie, a na środku jest najgłębiej. Jakby postawić dziesięciu takich chłopców jak ty, jeden na drugim, to temu ostatniemu dopiero by wystawała głowa z jeziora. O rany! westchnął Krzyś. Tosia jechała na samym przodzie, co chwilę znikała krzysiowi z oczu za jakimś zakrętem. Kto ostatni ten zgniłe jajo? Słyszał dziś już wiele razy. Na początku wycieczki próbował jechać szybciej, ale w końcu zrezygnował. Miał najmniejsze koła ze wszystkich i musiał się więcej napedałować. Ale też rozglądał się dookoła, bo podobały mu się drzewa i to, że między nimi była taka czysta, pusta przestrzeń. I drzewa były takie wysokie. Chyba tak wysokie, jak głębokie było jezioro. Krzyś zadzierał wysoko głowę, ale szybko musiał opuszczać ją, żeby nie zjechać ze ścieżki. Tato, ale tu ładnie, powiedział i ponownie spojrzał na szczyty drzew. W tym momencie koło najechało na jakiś kamień. Ześlizgnęło się i chociaż Krzyś próbował trzymać kierownicę, słysząc jak tata woła: Uważaj! Rower się przewrócił. A Krzyś wraz z nim. Aniu, Tosiu, zatrzymajcie się! Zawołał tata do jadących przed nimi. Krzysiu, co się stało? Krzyś wyczołgał się spod roweru. Czuł, że boli go noga, a szczególnie piecze go kolano. Tata podniósł rower, by Krzyś mógł swobodnie wstać. Pokaż nogę, powiedział tata. Widzę, że się uderzyłeś, chyba o ten kamień. O, pewnie cię boli. Powiedziała mama, szukając plastra i wody utlenionej. Trochę, odrzekł Krzyś, wykrzywiając twarz na myśl, że rana zaraz musi być polana wodą utlenioną. Musi być, zapytał, wskazując na buteleczkę. Musi, powiedziała mama i opatrzyła mu ranę. Dopiero jak zasunęła plecak, rozejrzała się dookoła i zorientowała, że w pobliżu nie ma Tosi. Gdzie jest Tosia? zapytała zduszonym głosem. Tata i Krzyś rozejrzeli się. Zawołałem do was, żebyście się zatrzymały. Myślałem, że Tosia też usłyszała. Powiedział wyraźnie zdenerwowany, po czym zawołał donośnym głosem: "Tosia! Tosia! Tosia! Tosia!" Wołali mama i Krzyś. Tata wsiadł na rower i powiedział: "Jadę pierwszy. Wy jedźcie w swoim tempie za mną." o czym ruszył przed siebie i zniknął za pierwszym zakrętem. Czy Tosia się znajdzie? Zapytał przestraszony Krzyś, który zapomniał o ranie, o zgniłym jaju usłyszanym dziś od Tosi wiele razy. Chciał teraz jak najszybciej zobaczyć siostrę. Poczuł silny ból brzucha. Wiedział już, że to strach. Tosia nabrała pędu. Nie widziała drzew, nie widziała jeziora. Widziała tylko ścieżkę, a ta kusząco wiła się przed nią. I to się jechała. Kiedy usłyszała wołanie taty, już chciała zahamować, ale czuła taką przyjemność, że jechała dalej. Pewności dodawała jej droga, która prowadziła ją w jakimś kierunku, oraz przekonanie, że rodzice i krzyś na pewno są tuż za nią. Kiedy w pewnym momencie ścieżka się rozwidliła, to się po prostu wybrała jedną z nich. Zapamiętując, że stało tam drzewo z kępką trawy, lekki niepokój poczuła, kiedy ścieżka zaczęła się robić coraz węższa i coraz słabiej widać było jej zarys. Po raz pierwszy też dziewczynka poczuła zmęczenie i gorąc nagrzanego lasu. Koło wjechało na duży kamień, to się zatrzymała się, zeszła z roweru i rozglądnęła się dookoła. Wszystkie drzewa były bardzo podobne. Dopiero teraz zaczęła przyglądać się lasowi. Wcześniej jechała w takim pędzie, że nie dostrzegała niczego poza ścieżką. M Mamo? Tato! zawołała zduszonym głosem. W ciszy usłyszała tylko śpiewy ptaków i mocne bicie swojego serca. Tosia zaczęła się bać. Bała się stać w miejscu, bała się ruszyć dalej, bała się drzew, które stały nieruchomo, ciszy lasu i sama już nie wiedziała czego. Stanie w miejscu jednak było najgorsze. Zatem Tosia ruszyła. Na ścieżce było coraz więcej kamieni, więc postanowiła prowadzić rower. Obok jednego z drzew zobaczyła mały pagórek, jakby celowo usypany. Spojrzała w głąb lasu i zorientowała się, że drzewa przed nią jakby się rozrzedzały, a wokół leży mnóstwo kamieni. Oparła rower o drzewo i ruszyła przed siebie zaciekawiona. Szła po kamieniach, aż zauważyła, że tworzą one wielkie koło. To było niesamowite. Kto to mógł zrobić? Pomyślała. I po co jest to koło? To zabawy? Ale co to za zabawa? A może to ruiny jakiegoś domu? Może ktoś tu kiedyś mieszkał? W pobliżu koła pośród drzew Tosia zobaczyła podłużne kamienie, które wyglądały jak wysokie stołki. Tosia usiadła na jednym z nich, a potem na drugim, Kolejny zaś był dość wysoki, sięgał jej do ramienia. Tosia intensywnie zastanawiała się, do czego są te kamienie i jak się można tu bawić. Kamienie! powiedziała do siebie z namysłem, bo przypomniało jej się, jak wczoraj mama opowiadała coś o kamieniach, do których pojadą. Tosia żałowała teraz, że nie wysłuchała do końca, o czym mama mówiła. Na pewno chodziło o te kamienie. Tosia była tego pewna. Ale skoro mama mówiła o tych kamieniach, to na pewno tu zaraz dojadą, pomyślała i od razu poczuła się lepiej. Krążyła teraz wśród kamieni zaciekawiona, dotykała ich, głaskała, czuła, że są w przyjemny sposób nagrzane. W końcu usiadła, oparła się o duży wystający głaz i przytulona do niego, zamknęła oczy. Nagle poczuła chłód, otworzyła oczy i spojrzała na niebo. Które robiło się coraz bardziej granatowe. Dziewczynka usłyszała specyficzne pomruki, zwiastujące nadchodzącą burzę. Zaniepokoiła się, ale dopiero gdy poczuła, że ziemia trzęsie się lekko, poczuła przerażający strach. Mamo! zawołała, ale jej głos niknął wśród wiatru, który się zerwał. Tosia pomyślała, że powinna była poczekać na rodziców. Już nigdy więcej nie odjedzie tak daleko. Gdzie oni są? myślała. A jeżeli mnie nie znajdą? Ziemia zatrzęsła się jeszcze mocniej i Tosia zaczęła się bezwiednie cofać. Poczuła, że wchodzi na jakieś małe wzniesienie. To był pagórek przy drzewie, na który już wcześniej zwróciła uwagę. Nie wchodź na kurhan! usłyszała czyjś donośny, tubalny głos. Spojrzała w górę, bo głos dochodził jakby z nieba. To, co ujrzała, spowodowało, że zabrakło jej tchu. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Nad nią stał olbrzym. Mimo, że Tosia widziała go, nie mogła uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Czuła przerażenie, a jednocześnie niedowierzanie. Jak to możliwe? Nie wiedziała też, czy olbrzym mówi do niej i czy to w ogóle mówi olbrzym, czy jej się tylko wydaje. Zejdź! Kurhanu zagrzmiał głos i to się nabrała pewności, że mówi to olbrzym i że mówi do niej. Nie wiedziała tylko z czego ma zejść. Spojrzała pod nogi, ale stała na ziemi, a nie na żadnym kur nie pamiętała już tego słowa. Ale nie stoję na kur powiedziała cichutko i chociaż myślała, że olbrzym jej nie usłyszy, to odpowiedział. Stoisz na kurhanie. Nie wolno na nie wchodzić, powiedział. A tosi przemknęło przez głowę, że skoro cierpliwie jej tłumaczy, że czegoś nie wolno, to chyba nie chce jej zjeść ani zmiażdżyć. A co to jest? Kurhan? zapytała już śmielej. Stoisz na Kurhanie, powtórzył olbrzym. A spojrzała w górę, żeby zobaczyć jego twarz. Cała postać wydawała jej się znajoma, jakby już gdzieś go widziała. Przecież to niemożliwe, nie widuje się olbrzymów na co dzień. Chmura, powiedziała głośniej, bo przypomniało jej się, jak wczoraj z Krzysiem oglądali chmury i ona zobaczyła właśnie jego, olbrzyma. I nawet powiedziała Krzysiowi, że olbrzym może zjeść łódkę. Zjeść, znowu poczuła strach. Nie jestem chmura, tylko stolem, a ty zejdź z Kurhanu, mówię ci! Zagrzmiał Olbrzym, ale chociaż od jego głosu drżało wszystko naokoło, to strach to się powoli ustępował. Zrozumiała już, że Olbrzym chce jej coś powiedzieć i chyba nie chce jej zrobić krzywdy. Musi tylko zejść z tego, kur. Znowu zapomniała tego słowa, ale domyśliła się, że jest to coś, na czym stoi. Zeszła z pagórka, uważnie patrząc pod nogi, żeby nie nadepnąć przypadkiem tego czegoś. Olbrzymie? Odważyła się zwrócić do niego, Tosia. A co to jest ten kur. Bo nie widzę. To jest grub gota, gota odrzekł olbrzym. Wydawało się, że się przesłyszała. Powiedział: Gota? Czy kota? Spojrzała na pagórek i nie zobaczyła żadnej tabliczki ani krzyża, ani nagrobka. A wiedziała, jak wyglądają groby. I jeszcze ten kot czy got? czy kot? ponownie odważyła się zapytać: Czy to jest grób Gota? czy kota? Zapytała nieco strachliwie, bo czuła, że czegoś nie rozumie, a bała się zdenerwować olbrzyma pytaniami. Grub Gota, który kiedyś tu mieszkał mieszkało tu całe plemię gotów Nie wolno chodzić po ich grobach. To się to rozumiała. Pamiętała, jak nieraz na cmentarzu, kiedy przechodzili między grobami, i niektóre były słabo zarysowane albo zarośnięte. Albo letwo było je widać, mama zawsze mówiła, żeby chodzić uważnie, bo niektóre groby są bardzo stare i chociaż nikt ich już nie odwiedza, to są równie ważne. Pewnie ten grób gota też jest bardzo stary i w ogóle wygląda jak pagórek, a nie jak grób. A może te wystające kamienie to nagrobki i to jest wielki cmentarz? To się przeszedł dreszcz. Nagle. Usłyszała straszny pomruk i ziemia zadrżała bardzo mocno. I chociaż Olbrzym stał nad nią niemal nieruchomo, to ziemia trzęsła się coraz bardziej. Gdzie ty jesteś? Zaraz cię dopadnę! Głos jak grzmot był bardzo blisko i Tosia struchlała. Kurtek idzie! powiedział Olbrzym spokojnym głosem. Jakby niczego się nie przestraszył. Chce się kłócić i rzucać kamieniami. Rzucać kamieniami? spytała Tosia. Kamieniami. Powiedział olbrzym. I w tej samej chwili Tosia zobaczyła, jak wielki cień kładzie się na Stolema, a nad nim góruje jeszcze większy olbrzym. W podniesionej ręce trzymał kamień. Tylko, że ten kamień był wielkości głazu, którym olbrzym zamachnął się i rzucił daleko. A kiedy głaz spadł, ziemia zatrzęsła się, a Tosia upadła. Czuła teraz, że ten drugi olbrzym, chyba Purtek, wcale nie chce rozmawiać, tylko rzucać kamieniami. Zobaczyła też, że schyla się po kolejny i zamachuje się. Chowaj się za mną! zawołał olbrzym. Purtek chce się kłócić i rzucać. Tosia, która leżała na ziemi, nawet nie wstała, tylko szybko przeczołgała się za swojego olbrzyma, by purtek jej nie zauważył. Ale w tym momencie usłyszała jego głos. O! Ludzka istota! O! Tosia zadarła głowę i zobaczyła, jak wielka ręka, purtka zbliża się do niej, żeby ją złapać. Przerażona zamknęła oczy, poczuła dotyk na swoim ramieniu i. Tosiu! Tosiu! czyli znajomy głos powiedział jej imię Skąd on zna moje imię pomyślała otworzyła oczy i powiedziała Purtek Jaki purtek to ja Tosiu zasnęłaś Tosia zobaczyła tatę Tata krzyknęła i zerwała się szybko na równe nogi Tato uciekajmy stąd szybko bo bo purtek rzuca kamieniami głazami a tu są groby! Nie wolno tu chodzić! Tosiu! Tosiu, nikt tu nie rzuca głazami. Może coś ci się przyśniło? Powiedział spokojnym głosem tata i przytulił córeczkę. Tosia poczuła, jak mocno wali jej serce, ale też jak dobrze i bezpiecznie jest, kiedy jest blisko taty. Wiedziała, że teraz żaden purtek jej nie zje, że tata ją obroni i uratuje. Tato! Ja się tak bałam. Powiedziała Tosia i łzy popłynęły jej po twarzy. Płakała tak mocno, jakby dopiero obecność taty wyzwoliła potok żalu i strachu, który czuła. Tato, ja, ja pojechałam przodem. Bo się tak fajnie jechało, a potem się zgubiłam. Chlipała Tosia. Tosia! Usłyszała głos brata. Dziewczynka cała zapłakana wyzwoliła się szybko z ramion taty i rzuciła się przed siebie. Krzysiu, Krzyś, ja się zgubiłam I, i tu jest cmentarz, wszędzie są groby, nie wolno tu chodzić. I spotkałam olbrzyma, dwóch, a jeden pyrtek chciał mnie zjeść, rzucał głazem, a ten drugi był do dobry, a tu są kurbany, te pagórki to kurbany i ten olbrzym to był ten z tej wczorajszej chmury. Wykrzykiwała Tosia z siebie urwanymi zdaniami, a łzy cały czas leciały jej po twarzy. Wycierała je rękami, rozmazując pył i zmęczenie. Krzyś patrzył na nią z podziwem. Wyglądała, jakby przeżyła jakąś straszną przygodę. I bałam się, bałam się strasznie, Krzysiu. Tosia ciągle mówiła i nie mogła przestać. Mama przytuliła córkę, i dopiero wtedy Tosia zamilkła. Ja też się bałem, że się zgubiłaś. I patrz, powiedział z dumą, ja mam ranę i plaster, spadłem i rozbiłem nogę na kamieniu. Krzyś też chciał powiedzieć Tosi coś, co wzbudziłoby jej podziw. I nie płakałem, dodał. Krzysiu, westchnęła Tosia i przytuliła brata. Zielony, niebieski, czarny i żółty. Wszystkie kolory, które były na tym chawcie, mamo. Powiedział Krzyś patrząc na jezioro, nad którym siedzieli i jedli kanapki To było jezioro długie, niedaleko od kamiennych kręgów, jak nazywała to miejsce mama Tak, to kolory haftu kaszubskiego, jest ich siedem Zieleń drzew, błękit nieba, habrowy kolor jezior, granatowa głębia mórz, czerni ziemi, złoto słońca No i jeszcze czerwień krwi kaszubskiej, dodała Ruch, kaszubskiej krwi? Zapytał Krzyś. Tak się mówi o ludziach. My przecież też jesteśmy częścią przyrody, uśmiechnęła się. Tosia ciągle od nowa opowiadała, co jej się przydarzyło. Była przekonana, że olbrzymy, które widziała, to stolemy. Wszystko się zgadza. Stolemy rzucały kamieniami, niektóre lubiły się bić i kłócić, a niektóre były przyjazne dla ludzi. Powiedziała mama Zdaje mi się, że twój sen Albo nie sen Uśmiechnęła się Był właśnie o nich We śnie spotkałaś Stolema, Tosiu Ale ci fajnie Powiedział Krzyś Trochę zazdrościł siostrze, że miała taką przygodę Też chciałby spotkać Stolema Choćby we śnie A ty masz za to ranę I plaster Powiedziała Tosia z uznaniem Oboje mieliśmy przygodę a ja myślałam na początku, że olbrzym ma kota. śmiała się Tosia. A, a to chodziło o gota! dodała. Tato! A kto to byli goci? To ktoś ważny? zapytała. Wszyscy są ważni, powiedział tata. To było plemię, które tu dawno temu przybyło z północy. Mieszkali tu, żyli, a tu, gdzie jest krąg z usypanych kamieni. To było dla nich specjalne miejsce. Tam się zbierali i rozmawiali o ważnych dla nich sprawach. Na cmentarzu? Zapytała Tosia. To było dla nich pewnie święte miejsce, powiedział tata. Szkoda, że nie mogłem zabrać sobie kamienia, powiedział ze smutkiem Krzyś. Legenda mówi, że kamienne kręgi stracą swą moc, kiedy ktoś zabierze stamtąd choć jeden kamień. Ale możesz je narysować, Krzysiu, powiedziała mama. Mamo, a czy na kurbanach zapala się znicze? Przecież to są groby zapytała Tosia. Na kurhanach poprawiła ją mama Nie, nie zapala się tam znicze. Ale to, że możemy pamiętać o dawnych ludziach, którzy tam żyli, jest jak płomek takiego znicza. Tosia uśmiechnęła się i obiecała sobie, że będzie pamiętać o gotach i będzie o nich mówić wszystkim swoim koleżankom i kolegom. To będzie jej Znicz na kurchanach. Krzyś otworzył plecak i wyciągnął zeszyt. Tosia spojrzała przez ramię. Co rysujesz? Spytała. Kamienie, a potem stolema, powiedział Krzyś. To ja ci opowiem, jak wyglądał, ze szczegółami. I Tosia po raz kolejny zaczęła opowiadać o swoim spotkaniu z olbrzymami. A potem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze wiele, wiele razy.